Trzeba było się uczyć, to nie musiałbym pracować tak ciężko. No, często słyszymy te słowa, na pewno ty też je kiedyś w życiu słyszałeś, ty też je znasz. No właśnie, jak to jest z tą nauką, albo nieco głębiej, jak to jest z tym wiekiem? Czy jak już skończyliśmy 25 lat i studia, to nasza kariera jest zakończona? Czy to wszystko, czego w życiu się nauczyliśmy? I czy nie możemy rozpocząć nowego projektu, mając właśnie chociażby te 25 lat? Przecież jesteśmy młodymi ludźmi. Przykładem tego jest na przykład generał Sanders, który po 50, albo nawet lepiej, wymyślił KFC, znaną markę, która serwuje fast fooda. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, to jest Excellent Work Vlog. Łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy. A tymczasem ja lecę na Mastermind'a. W końcu dzisiaj piątek. Dnia w najlepsze. Zweryfikowałem swoje informacje. No i Sanders odpalił KFC nie po 50, nie po 60, a po 40. Ale nadal no, stosunkowo późno. I teraz w ogóle czemu nagrywam tego vloga, co mnie do tego skłoniło? Rozmawiałem ostatnio ze znajomym, który mi powiedział tak: no Michał, ty to masz fajnie. Ty to masz fajnie, bo prowadzisz sobie firmę z domu i tak dalej, a ja tutaj koło domu sobie tam krawężnik kładę, bo w sumie to mnie nie stać na to, żeby ktoś to robił za mnie, jakby się uczył, no to bym sobie komuś zapłacił, by to zrobiłby za mnie, nie? W sensie, no, uważam, że położenie krawężnika koło domu to swoją drogą jest też, może to też sprawiać fan, kwestia podejścia, ale to zostawmy na bok. No i to było ciekawe, że akurat ten znajomy jest dokładnie z mojego roku. I co mu odpowiedziałem? No mówię mu, wiesz co, kurczę, no hej, no ja jeszcze 30 lat nie mam, 28 mam, jeszcze nie skończyłem 29, w tym roku oczywiście mi tam przeleci. I wszystko, czego się nauczyłem, co doprowadziło mnie do prowadzenia firmy, może z wyjątkiem języka angielskiego, bo nawet Excela nauczyłem się po studiach. No właśnie, wszystkiego nauczyłem się po studiach. I to nie jest tak, że ja jestem tam wyszkolony i tak dalej, bo w sumie nie pracuję w zawodzie jako takim, nawet w korporacji nie pracowałem w zawodzie. I mówienie w wieku tam, nie wiem, 28-29 lat, że w sumie to życie się skończyło, bo skończyłem studia w wieku 25 i jak już teraz nie zarabiam dobrze, to już nigdy nie będę, już nie mogę założyć firmy, jest takim trochę, kurczę, no nie wiem, no moim zdaniem trochę dziwnym myśleniem. W sensie ja nie mówię ludziom, jak mam żyć z zasady, raczej staram się pokazywać na swoim przykładzie, że się da. Tu nie chodzi o to, że mamy system, w którym przechodzimy przez kolejne stadia edukacji i jak na końcu gdzieś tam tego ostatniego, finalnego poziomu edukacji nie znajdziemy dobrze płatnej pracy, to już jest koniec naszego życia. No, historie znanych osób pokazują, że nawet niektórzy w ogóle bez uczelni jakiejkolwiek, bez czasami nawet szkoły średniej, niektórzy nawet podstawówek nie kończą, osiągają fajne wyniki w życiu i no, jak tak by na to spojrzeć, to ta korelacja pewnie występuje, tak? Czyli im człowiek bardziej wykształcony, to tym może większa szansa na to, że biznes dowiezie. Natomiast nie wiem, nie sprawdzałem tego. Być może nie ma takiej korelacji. Być może nam się tylko wydaje, że to tak jest. Na koniec dnia okazuje się, że to ta wiedza, którą zdobywamy właśnie w wolnym czasie, kończąc edukację, okazuje się, że właśnie ta wiedza doprowadza nas do dobrych biznesów. Dlaczego? No bo kończąc studia, wchodzimy w taki świat, gdzie liczy się właśnie wartość, tak? Co to jest prowadzenie firmy? No, prowadzenie firmy to jest dawanie wartości za pieniądze. Im większą wartość dajemy innym, tym więcej nam zapłacą. Albo możemy dawać małą wartość, ale dużej liczbie osób. I tutaj jest druga skala. Czyli albo mała kwota pomnożona przez dużą liczbę klientów, albo duża kwota pomnożona przez małą liczbę klientów. To doprowadza nas do jakiejś tam kwoty. Znów pytanie, co to znaczy dobrze zarabiać? To jest mocno subiektywne. Pytanie, czy to znaczy, że jeżeli już teraz się nie wyszkoliłem, to już moje życie skończy się tak, jak ono teraz wygląda? Czy ja całe życie będę pracował za, no nie wiem, takie pieniądze, jakie mnie interesują i w sumie przeklinał pod nosem, że tak jest, bo w sumie to się nie wyszkoliłem, albo nie mogę się wyszkolić, albo coś stoi na przeszkodzie temu, abym się wyszkolił? Maestro, światło? No właśnie, to jest dobre pytanie, nie? No uważam, że nie. Uważam, że nasz los, oprócz takich rzeczy losowych, typowo losowych, jak na przykład, no nie wiem, mamy kogoś bardzo chorego w domu, spadła na nas jakaś straszna choroba, nie mamy ręki, nogi i tak dalej, no jest nam wtedy zdecydowanie ciężej, ale znakomita większość społeczeństwa jest w stanie naprawdę fajne rzeczy osiągać, tylko kwestia zmotywowania się, kwestia wyboru, to jest znowu wybór. Jeżeli nam wygodnie w miejscu, w którym jesteśmy, nie wiem, no oglądamy sobie seriale na Netflixie, dużo gramy, no to w tym czasie nie robimy innych rzeczy.
czyli się na przykład nie uczymy, nie? No bez nauki się nie da, w moim przypadku się nie da. Ja nie wymyśliłem tego, jak uczyć Excela, w ogóle nie wymyśliłem w ogóle tej wiedzy Excelowej, którą posiadam. Cały czas się uczę, nadal nawet Excela. Nie wymyśliłem wiedzy sprzedażowej, nie wymyśliłem całej wiedzy marketingowej, którą posiadam. Nie wymyśliłem tego, jak montować vloga, jak delegować zadania, jak ułożyć procesy w firmie, nie wymyśliłem organizacji tych wszystkich moich procesów, nie wymyśliłem tego, żeby pomagać innym w korporacji, bo co, no nauczyłem się tego, tak? Nauczyłem się tego przez robienie bardzo często. Ta moja edukacja pochodziła trochę z takiego learning by doing, nauki przez właśnie robienie tych czynności, ale też widziałem, że potrzebuję czasami pewnej kompetencji i wtedy po nie sięgałem. Czyli gdybym dzisiaj zaczynał od zera, pierwszą rzeczą, którą bym na pewno zrobił, to nauczyłbym się języka angielskiego. To jest fundament, tak? To jest pierwsza sprawa, dlatego że po angielsku jest zdecydowanie dużo więcej materiałów, dużo więcej treści. To jest pierwsza sprawa. No a druga sprawa, to na pewno robiłbym w sumie to, co teraz robię. Czyli oglądał dookoła świat i się zastanawiał, jakie ludzie mają problemy. Poszukałbym takich problemów, które byłbym w stanie rozwiązać i zaproponowałbym rozwiązanie tych problemów za pieniądze. O tym jest biznes. Kwestia potem w odpowiedni sposób go wyskalowania. Można być wybrednym, tak jak ja jestem na przykład, i szukać modeli, które są bardzo skalowalne. Co to znaczy, że są skalowalne? To znaczy, że ja szukam takiego modelu, w którym pracuję raz i jestem w stanie dzięki tej pracy mnożyć efekty tej pracy. Czyli takie kursy online. Nagrywam taki kurs online raz, skupiam się potem na tym, żeby rozkręcać marketing, sprzedaż, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Nadal to jest, jakby nie było praca, bo kosztuje mnie to czas, natomiast ja jestem w stanie dużą część tej pracy zautomatyzować, nie? I to pokazuje, że mój model biznesowy jest bardzo skalowalny. Gdybym na przykład był fryzjerem, no to taki fryzjer jest mało skalowalny, jeżeli chodzi o automatyzację, bo ja jeden jestem w stanie obciąć skończoną liczbę osób w czasie mojej zmiany dniówkowej, nie? I tu nie chodzi o to, że bycie fryzjerem jest złe. Tu znów chodzi o to, na czym nam zależy, bo być może fryzjer chciałby się skalować przez franczyzy, albo chciałby się skalować liczbą pracowników, czyli załóżmy, jestem fryzjerem, no to chciałbym zatrudnić jeszcze 5 fryzjerów i mieć 4 salony w na przykład mieście. No okej, jest to skalowalne, tylko że jest to oparte bardziej o ludzi. Ja na przykład nie chciałbym bardzo biznesu opierać o ludzi, nie chciałbym mieć 100 czy 200 pracowników, ale ja jestem wybredny i taki sobie wybrałem model. No, natomiast idąc do brzegu, idąc tym motywem wiodącym, uważam bardzo mocno, że to, w jakim jesteśmy miejscu, jest zależne od nas. Jeżeli mówimy, że nie jest, no to niestety nie bierzemy odpowiedzialności za swoje życie, a wypadałoby ją brać, bo jesteśmy ludźmi, no pewnie dorosłymi, zakładam, że właśnie tacy jesteśmy, a jeżeli nie jesteśmy dorosłymi i nie bierzemy odpowiedzialności za swoje życie, no to nie dziwmy się, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, po prostu sami sobie na to zasłużyliśmy. To był Excellent Work Vlog, jeżeli Ci się podobało to, co dla Ciebie przygotowałem, łapa. No i oczywiście standardowo gdzieś tu znajdziesz kolejne wideo, które na pewno warto będzie obejrzeć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej.